O właśnie, teraz ciąg dalszy. Słuchajcie, to nam trochę przerwali, ale to nic nie szkodzi. Przerwano, ale to nic nie szkodzi, ponieważ mamy jeszcze tutaj dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka. Tutaj podzieli się z nami spostrzeżeniami Viola odnośnie tego postrzegania pozasmysłowego. Odpowiedz nam na to pytanie, od kiedy ty miałaś już takie elementy, które wskazywały na to, że coś widziałaś, czułaś i tak dalej. To nam powiedz właśnie, jak to było właśnie, jeżeli jest z punktu widzenia niebocentryzmu, no bo coś było, a więc poznałaś ten niebocentryzm, tak? No i co się wtedy działo? Prosimy. Pierwsze, witam Państwa. Pierwszy raz jako kilkuletnie dziecko widziałam te tak zwane duchy. To była kobieta, która tam przemawiała do mnie, no ale oczywiście rodzice jakby zabili to we mnie, powiedzieli, że mnie się zdawało, czy mi się to śniło. Ja oczywiście doskonale pamiętam, że ja nie spałam, ja się bardzo tego bałam. Ja tego nie chciałam. Ja taka zwykła, szara codzienność po prostu zabiła to we mnie, tym bardziej, że byłam dzieckiem, które zajmowało się czym innym wtedy, to było co innego w głowie. Natomiast kiedy poznałam niebocentryzm, ja poczułam od razu jak za pstryknięciem palców, że jestem w domu. Że wreszcie odnalazłam prawdę w swoim życiu, ponieważ ja tej prawdy bardzo ostro przez ostatnie lata szukałam. Pierwszy raz Bóg Ojciec pokazał mi niebocentryzm we śnie, no, ponieważ miałam wtedy jakby jakieś wątpliwości. Takie się wątpliwości pojawiły, a to też ze sprawą demonistów. Bo mnie demoniści też pilnowali ostro. Więc zapytałam wtedy Ojca, Boga Ojca, czy to jest prawda, czy nieprawda. Poprosiłam Go o kierownictwo, o przewodnictwo, o zrozumienie. Mnie się przyśniły wtedy miasta na niebie. Przyśnił mi się niebocentryzm. Wtedy to ja już się upewniłam, że niebocentryzm to jest prawda. No i teraz w tych swoich wizjach, w tym postrzeganiu pozazmysłowym. Niedawno. Niedawno. Tak, niedawno. Właśnie to nie to, że to kiedyś, tylko niedawno. Parę dni temu. Tak, dosłownie. No to co? Jeszcze nawet przed tamtym filmem to bodajże tak było. Zostałam, jakby moja dusza została poprowadzona do samej góry. I mogłam sobie obejrzeć, jak pięknie wygląda życie wewnątrz, jakby, jak to wszystko wygląda. Więc widziałam życie w środku, widziałam kontynenty i widziałam oceany. Piękny widok. W kolorkach. Oczywiście. Tak, nie jakieś czarno-białe. Tak, to było wszystko realistyczne. Wydaje mi się, że słuchajcie, ja ponieważ ogólnie w niebocentryzmie od niedawna ja zaczęłam mieć znowu te widzenia. Znowu się jakby zaostrzyło się to moje postrzeganie pozazmysłowe. Więc ja, słuchajcie, też się dopiero wszystkiego uczę. Czasami w tym świecie duchowym, kiedy się znajduję, ja to widzę inaczej, bo na poziomie dusz to widać inaczej. Natomiast są niektóre wizje, które widać tak jak w świecie rzeczywistym. I wtedy ten obraz tego życia wewnątrz, kiedy ja się znalazłam na samej górze, ja sobie oglądałam wszystkie kontynenty i oceany, to ja widziałam to tak, jakbym to widziała naprawdę. Także to jest taki fenomen. Właśnie. Co bym chciała dodać? Chciałabym dodać, że to nie jest nic specjalnego, to postrzeganie pozazmysłowe, że każdy człowiek to ma. Śmiem twierdzić, że po prostu my musimy budzić pamięć swojej duszy i każdy człowiek jest w stanie to w sobie obudzić i tego najbardziej demoniści się boją, moim zdaniem, i demony. Tak jest, to obudzenie, ponieważ no Państwo tutaj tą drugą kwestię, to jedną rzecz my tutaj omówili, a więc widzimy, że postrzeganie pozasądowe to nie żadne jakieś tam, powiedzmy, coś tam, natomiast demonistom, wszystkim różnym tym łowcom dusz, to zależy na tym, żeby po prostu takie osoby przejmować dla demonów.
sensowne, żeby ludzie się nigdy prawdy nie dowiedzieli. Tak, oni chcą to blokować, widzicie, bo ja Państwu mówię, że każdy z nas, każdy człowiek może te funkcje, jak Ty to powiedziałeś, przywrócić ustawienia fabryczne. Tak jest, nawet piszecie, przywrócić ustawienia fabryczne. Każdy człowiek może sobie te ustawienia fabryczne przywrócić za sprawą Boga niebocentrycznego. Tak. Mając tą wiązkę z pałacem, każdy z Was może prosić go o to, żeby wam tę pamięć przywrócił. I to nie są jakieś dziwne rzeczy, bo myśmy kiedyś żyli w złotej erze, nasze dusze, i ta pamięć duszy się przywraca. I te wszystkie funkcje, które mieliśmy, bo kiedyś nie potrzebowaliśmy rozmawiać ze sobą, bo porozumiewaliśmy się telepatycznie. Podróżowaliśmy, tak? Tak. W postrzeganiu pozazmysłowym. Tak. To jest nic specjalnego. Naprawdę, to każdy z nas to ma. I właśnie w ten sposób chciałem tutaj powiedzieć, w oparciu o tutaj moje doświadczenie, Violi, że niebocentryzm jest tutaj kwestią kluczową, aby przywrócić sobie ustawienia fabryczne. Tak, w komórce. No, te ustawienia, ponieważ dlaczego one zostały wytarte, znaczy nie zostały wytarte? Słuchajcie, wiecie co, tutaj jeszcze mamy następny temat, który nie będziemy tutaj poruszać, ale muszę to powiedzieć fragmentarycznie. Otóż w drodze inkarnacji nastąpiły takie zmiany, gdzie dusze, które wędrowały w przestrzeń i wracały na ziemię już w postaciach, do ludzi wchodziły, w konkretne dzieci, to one były po drodze czyszczone, golone i tak dalej, pozbawiane pamięci. One były właśnie w tej drodze, tej inkarnacji, właśnie przez demony, przez specjalne demoniczne urządzenia, one były po prostu kasowana pamięć. I prowadziliśmy życie przez kilkadziesiąt lat, tak na przykład w moim przypadku, gdzie ja nie wiedziałem, kim jestem, kim byłem 100 lat temu i tak dalej, ale zawsze mnie ciekawiły w moim życiu pewne jakieś elementy. Wiecie co, takie ciekawe elementy. Dlaczego w latach 90., kiedy przygotowywałem się do podróży do Włoch, w okolice San Remo, po prostu takie jedno zdjęcie mi rzuciło się w oczy. Otóż to było zdjęcie, to było fragment Casino Monte Carlo. Jest z tym związana cała historia tego, co było 100 lat temu i więcej, właśnie z tym kasynem i dlaczego. Później się okazało, że ja tam miałem obok tego kasyna, dokładnie obok Monte Carlo, miałem willę w Cap d'Ai. Ale już to już mniejsza o to. To są takie szczegóły, ale dlaczego się to przypomina? Ponieważ tej duszy nie idzie wykasować w 100%. Ona się odtwarza, ta pamięć duszy, i ona się odtwarza cały czas. Ja wiem, kim byłem 100 lat temu, trochę ponad 100 lat tego, na przełomie wieku, jakiego miałem syna, kiedy moje poprzednie życie, kiedy umarłem, w którym roku, wiem, gdzie jest mój grób. Mogę Państwu powiedzieć, że byłem osobą publiczną. A więc takie rzeczy, tak samo jak teraz, ale to wszystko powoli, powoli Państwu wytłumaczymy w temacie inkarnacji. Ale chcę właśnie powiedzieć, że tego się nie da, tej pamięci duszy wykasować w 100%. To jest jak taki, wiecie co, nawet dzisiaj są komputery. Dzisiaj są komputery, z której bierze się twarde dyski i pewne firmy mogą nawet po resecie odtworzyć wszystkie dane. To działa na takiej zasadzie. I tak samo te ustawienia fabryczne, te postrzeganie pozazmysłowe, to wszystko idzie to odtworzyć. Oczywiście z pomocą Ojca Niebocentrycznego. Właśnie z jego pomocą. Bo pamiętaj, że niebocentryzm to nie jest tylko zwykła pomiarówka, ale wszystko to, co z tym jest związane. Postrzeganie pozazmysłowe, to co było w czasach Nowej Ery, telepatia i inne rzeczy. A skąd my to wiemy?
że każdy może to odtworzyć w sobie. Po sobie. Po sobie, ale niedawno nasz przyjaciel też sobie... Tak, bo to ja wam państwu mówię swoje tutaj doświadczenie. Tutaj doświadczenia są wiele... A, nie, to jeszcze o wiele się żeśmy tutaj nie mówili. No, to się dopiero zacznie. Ale to będzie część inkarnacji, to tam się poprodukujemy, jeżeli można tak to nazwać. Opowiemy właśnie o swoich wcześniejszych, raczej o tej wcześniejszej, bo to jest jedna tutaj, powiedzmy, wcielenie, poprzednie, właśnie jest cholernie ciekawe, ale do tego nawet kolega nasz, właśnie z którego żeśmy, raczej Wiola zdjęła, powiedzmy, tego gada, to właśnie dowiedział się o swojej, właśnie dzięki postrzeganiu pozazmysłowemu, bez żadnych hipnoz, pierdołów, tajemniczeń i tak dalej. Żadnych rytuałów, inicjacji? Nie ma rytuałów, inicjacji, nie ma z tych rzeczy żadnych. On sobie to wszystko przypomniał i teraz wiemy, kim on jest. I teraz wcale się, on sobie pewne rzeczy w swoim życiu przypomniał, dlaczego było tak, a nie inaczej, no bo wiedział, kim był poprzednio, bo to po prostu jak inkarnuje, to po prostu się... Te rzeczy pamiętaj, można to sobie odtworzyć. Ja sobie odtworzyłem, Wiola sobie odtworzyła. Tylko zacznijmy od tego, że on tego bardzo chciał i on o to też prosił ojca. Tak, bo to z automatu nie przyjdzie, to trzeba po prostu chcieć. Tak. Chcieć i prosić ojca niebocentrycznego. Zresztą kolega jest niebocentrykiem. Także, stwórca czyta chcenie. Tak jest. Przestrzeń niebocentryczna czyta chcenie. Jak chcesz, tak będziesz miał. Nie chcesz rozwiązania problemów? Stawiasz się, dla ciebie to bełkot i tak dalej, to nie będziesz miał. Proste. Będziesz wycięty. Sam się wycinasz z czasów nowej ery. No to chyba wszystko. A ja bym jeszcze chciała powiedzieć, dlaczego nazywamy tych osobników ostatnich latarkowcami? Aha, co oni właśnie robią? Latarkowcy. Właśnie, to są łowcy dusz, inaczej mówiąc latarkowcy. Co oni po prostu, dlaczego oni mają taką bardzo ujmującą osobowość, że powiedzmy kamuflaż jest po prostu prawie że 100-procentowy, po prostu nie połapiecie się. Ale państwo, jeżeli was będzie łapać głód wiedzy, no to możecie się załapać na takie różne rzeczy, ale czym oni się zajmują? Skąd oni mają ten taki, tą ujmującą osobowość? To nie są ludzie. Ale mają ujmującą osobowość. Zobaczycie człowieka, który jest wierzący w Boga. No w ogóle, no same ogólnie, super lata. Ogólnie ostatni latarkowiec wyglądał jak dobrotliwy wujaszek. Tak jest, dobrotliwy wujaszek, ostatni latarkowiec. No, ale teraz powiedz właśnie tutaj, co oni robią z tymi latarkami. Co to jest ta latarka? Latarka to jest blask tej duszy. Duszy, naszej ludzkiej duszy. Oni kradną przez lata blask z tej energii duszy i oni używają jej do kamuflażu własnych osób. I dlatego, skoro się nakradną z tylu osób... Z tych, które prowadzili przez 30 dokładnie, lat. Oni używają po prostu tego blasku do kamuflażu własnej osoby. I oni wyglądają rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Mało tego, czego oni jeszcze używają? Jakiegoś elementu przyciągania do siebie. Tak, też jakiś element przyciągający jest. Tak, ponieważ ja go nie znałam, ale on już wiedział o mojej osobie, że taka osoba istnieje. Ja miałam niesamowite przyciąganie do tej osoby. No. Ja bardzo chciałam tę osobę poznać. Zobaczyć i tak dalej, nie? A więc widzimy, jak tutaj łowcy dusz to działają, a więc no... To jest przestroga. Film przestroga. Trzeba uważać. Kolejna trzeba przestroga. Uważać. Kolejna przestroga. Widzicie, niebocentryzm ma bardzo praktyczne zastosowanie. Nawet w takich dziedzinach science fiction, powiedzmy, albo filmy Camerona. Filmy Camerona, no w porządku. A więc to chyba byłoby wszystko. Następnym razem będzie cała reszta. No może nie cała, ale... No cała część. No, czyli jakaś to, tam... co najważniejsze, to co jest najważniejsze przed nami. Tak jest. Tak, dowiemy się, jak się wiąże Chrystus. Tak, Chrystus, Chytrus. Chytrus. O, tak, jak tak dalej. Jak się wiąże z... Z tą wiedzą, która była wcześniej i z tymi wydarzeniami, które były 23 września.
Również dowiemy się, jak się wiąże z rojem pszczół. No, z jego królową. Dobra. To wszystko. To dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.